Cześć, porozmawiajmy o programowaniu. Jako że zaczął się nowy rok, na pewno wiele z Was ma już swoje postanowienia na nadchodzący 2020 rok. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, fajnie, że to robicie i pewnie dla wielu z Was będzie to zmiana pracy. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo nowe wyzwania, nowy rok, wszystko się zgadza. Jednak dobrze by było przygotować się do nadchodzących rozmów kwalifikacyjnych. I nie mówię tutaj tylko o tym, żeby przygotować się do nich pod względem technicznym, ale też dobrze by było zaplanować to, żeby poznać swojego przyszłego pracodawcę. Na każdej rekrutacji przychodzi taki moment, kiedy osoba, która Cię rekrutuje, zadaje pytanie, czy jest coś, co chciałbyś o nas wiedzieć, albo czy jest jakieś pytanie, które chciałbyś nam zadać. Dobrze jest mieć wtedy przygotowanych kilka pytań, żeby faktycznie poznać daną firmę. Mam dla Ciebie dzisiaj przygotowanych 7 takich pytań, które są nie do końca codzienne, a które mogą Ci dać naprawdę olbrzymią wartość i doskonale możesz poznać, czy dana firma będzie dobrym miejscem dla Ciebie jako przyszłej Twojej pracy. Pierwsze pytanie, które warto zadać, to jaka jest rotacja w firmie? Nie zawsze firmy odpowiadają na to pytanie, bo nie chcą się do tego przyznać, co już może być bardzo alarmującą informacją, ale takie pytanie i odpowiedź na to pytanie da nam dużo informacji na temat samej firmy. Bo jeżeli jest duża rotacja, to znaczy, że mogą być kiepskie projekty, być może pracodawca nie dba o pracownika, a być może po prostu jest kiepska atmosfera i dlatego ludzie nie chcą tam zostawać. Drugie pytanie, które bardzo polecam zadać, to czy jest system oceny pracowników? Po pierwsze, czy jest system mentoringu? To znaczy, czy każdy pracownik ma swojego mentora, który podpowie, w jaki sposób kierować swoją karierą, czy w jaki sposób powinien zachowywać się, albo o jakie zadania walczyć, żeby podnieść swoją karierę na kolejny poziom. A oprócz tego, czy jest system oceny rocznej pracowników? Z jakiegoś powodu zauważyłem, że bardzo dużo osób nie lubi takiego systemu, bo uważają, że ocena roczna niewiele wnosi do ich pracy. Ale po pierwsze, jeżeli jest ocena roczna, to oznacza, że najprawdopodobniej będą jakieś podwyżki, a przynajmniej będzie jakiś argument do tego, żeby porozmawiać o tych podwyżkach. A oprócz tego może się trafić jakaś premia, jeżeli danego roku całkiem dobrze się spisywaliśmy. Trzecie pytanie to jaki jest kierunek rozwoju firmy i zespołu? Na to pytanie nie zawsze dostaniemy odpowiedź, szczególnie jeśli chodzi o kierunek rozwoju firmy, ze względu na to, że to może być w jakiś sposób tajne i niejawne, ale kierunek rozwoju zespołu powinien być dla Was od razu znany i to też może pokazać, co przyniesie przyszłość? Czy faktycznie jest to miejsce, gdzie będzie można się zatrzymać na dłużej, czy raczej to trzeba traktować daną pozycję jako przystanek przed kolejnymi wyzwaniami? Kolejne pytanie, super ważne. Kto będzie Twoim przełożonym? Już nieraz naciąłem się na firmy, w których jedna osoba mnie rekrutowała, a potem się okazywało, że zupełnie do innego zespołu trafiałem. I jest to tak naprawdę totalnie normalne, bo w niektórych dużych firmach jest kilka osób od rekrutacji, a tak naprawdę potem jest decyzja, do jakiego projektu, do jakiego teamu się trafia. Dlatego dobrze jest zadać pytanie, kto będzie moim przełożonym i czy mogę tą osobę poznać. Bo jakiś czas temu ja sam sobie powiedziałem, że nie wezmę nowej pracy, jeżeli okaże się, że na rozmowie z moim przyszłym przełożonym jakoś się nie dogaduję. Mam jakieś ale, bo potem się okazuje, że nie dogadujemy się na co dzień, wychodzą jakieś syfy, a już nawet nie mówiąc o tym, że czasami po prostu nie pasujemy
do danej firmy naszym charakterem i będziemy się tam męczyć, czego przełożony może po prostu na rozmowie na samym początku nie zauważyć. Potem koniecznie zapytajcie się o to, czy są nadgodziny w firmie. Trochę może to być dziwne, ale firmy są zazwyczaj bardzo transparentne, jeśli o to chodzi. Jeżeli są nadgodziny, to zwykle o tym mówią. Wtedy się po prostu zapytajcie, jak są rozliczane, czy w postaci tego, że można sobie odebrać dane godziny, czy jest ekwiwalent pieniężny wypłacany do wynagrodzenia. Jakby potem to już jest wasza decyzja, czy nie macie problemu z tym, że będziecie siedzieć na nadgodzinach. Jeżeli na przykład wybieracie firmę typu startup, no to wtedy zazwyczaj musicie się z tym liczyć, że tych nadgodzin będzie sporo. A jeżeli nie chcecie siedzieć po godzinach, bo wolicie coś innego robić po pracy, no to wtedy warto jednak poszukać innego miejsca. Przedostatnie pytanie, które polecam zadać, to na jakim poziomie są inne osoby w zespole? Jest to o tyle ważne pytanie, że nie warto moim zdaniem, jeżeli jesteś juniorem, wchodzić do zespołu, który jest tworzony z juniorów czy z midów, bo najnormalniej w świecie będziesz bardzo powoli się rozwijał. Na samym początku twojej kariery rozwój to jest mega ważna sprawa, więc szukaj takich firm, gdzie są naprawdę ogarnięte osoby, gdzie zespół jest doświadczony i wie, co robi, bo wtedy będziesz mógł się dowiedzieć, w jaki sposób pisze się porządne aplikacje, jak wygląda cały cykl tworzenia projektu i jakie problemy mogą projekty spotkać i jak je szybko rozwiązywać. I ostatnie pytanie, być może nie dla wszystkich ważne, dla mnie bardzo, ale tak czy inaczej może dać wam też spore pojęcie na temat tego, jak firma podchodzi do pracowników, czyli czy firma wspiera pracę nad tak zwanym brandem personalnym, czy nie mają problemu z tym, że będziecie prowadzić bloga, na którym będziecie poruszać najróżniejsze tematy, czy wspierają to, że chcielibyście występować na konferencjach albo że będziecie prowadzić jakieś szkolenia zewnętrzne. To może być naprawdę bardzo ważne, bo firmy, które naprawdę dbają o swoich pracowników, bardzo cieszą się, jeżeli pracownicy pracują nad czymś takim, bo ogarnięte firmy rozumieją, że praca nad brandem personalnym daje również im pewnego rodzaju boost w postaci rozpoznawalności, bo potem jakby się okazało, że ta osoba zaczyna być rozpoznawalna w świecie programistów, no to chętniej też inne osoby będą dołączać do zespołu, w którym taka osoba pracuje. No i to właściwie wszystko. Mam nadzieję, że na następnej rekrutacji zadacie przynajmniej część tych pytań i pamiętajcie, nie bójcie się zadawać tych pytań, bo rekruterzy, osoby, które będą was rekrutowały, naprawdę chcą się z wami podzielić informacjami, a ze względu na to, że każdy chce, żeby dana rekrutacja naprawdę zakończyła się pomyślnie i żeby przyszła odpowiednia osoba na odpowiednie stanowisko, bo jeżeli coś jednej albo drugiej stronie potem nie będzie pasować, to jest bez sensu, bo po okresie próbnym rozstaniecie się albo być może po jakimś pół roku czy roku się rozstaniecie i nikt z tego nie będzie zadowolony. A jeżeli już na wstępie zyskasz dodatkowe informacje, to jest spora szansa, że zostaniesz w danej firmie na dłużej i naprawdę dużo się nauczysz. Trzymajcie się, powodzenia na następnych rekrutacjach i słyszymy się i widzimy się niedługo. Cześć!